Kontynuując cykl wspomnień o ludziach nauki, którzy odeszli w ostatnim czasie, chciałbym chwilę uwagi poświęcić osobowości magnetycznej, charyzmatycznej, absolutnie niepowtarzalnej, jaką była zmarła w sierpniu 2020 roku pani profesor Maria Janion, którą krótko chciałbym nazwać po prostu humanistką. Maria Janion urodziła się w roku 1926, zmarła, jak wspomniałem, 94 lata później. Jej długie życie obfitowało przede wszystkim w ogrom publikacji, kilkadziesiąt książek napisanych poczynając od lat 50., zaraz po ukończeniu studiów, aż do właściwie ostatnich lat była aktywna, obecna w przestrzeni publicznej, zabierała głos na ważne tematy. Niektóre ze swoich książek, zwłaszcza tych wcześniejszych, poświęconych romantyzmowi, pisała wspólnie ze swoją wieloletnią przyjaciółką, również wybitną humanistką Marią Żmigrodzką. I tak naprawdę dla polonistów obie Marie, Janion i Żmigrodzka, to są przede wszystkim te uczone, które wyznaczyły nowy paradygmat, by tak uczenie powiedzieć, myślenia o romantyzmie. Pozostawię ten aspekt jej twórczości specjalistom, chociaż sam jestem również polonistą. Gdy studiowałem polonistykę w latach 70. na Uniwersytecie Jagiellońskim, to oczywiście książki zarówno Marii Janion, jak i Marii Żmigrodzkiej były lekturą obowiązkową. Jednak chciałbym skoncentrować się w tej mojej krótkiej pogadance na ostatnich pracach pani profesor, które dla mnie samego stanowiły jakieś olśnienie, wyznaczyły nowy trop w spojrzeniu na polską przeszłość, na polską kulturę. Chodzi mi mianowicie o książkę opublikowaną w roku 2006, Niesamowita Słowiańszczyzna. To książka z wielu względów wyjątkowa, choćby dlatego, że pokazywała, jak takie wydawałoby się już wielokrotnie omówione i oczywiste fragmenty czy pewne rozdziały w naszej historii zostały ostatecznie ocenione jako pozytywne, przełomowe, określające polską tożsamość. W tej książce Maria Janion zadała szereg pytań, które są niepokojące, które, muszę powiedzieć, noszę w sobie do dzisiaj. Mianowicie chodzi o rolę chrześcijaństwa w kulturze polskiej. Co się stało ze słowiańszczyzną, właśnie tą tytułową, niesamowitą słowiańszczyzną, jak chrześcijanie mówią, pogańską słowiańszczyzną, w momencie, kiedy olbrzymia, silna, hegemoniczna kultura chrześcijańska w X wieku została, no może nie narzucona, bo to była wola księcia Mieszka I, który przyjął chrzest, przyjął chrześcijaństwo, to właśnie zachodnie, i ono ze swoim bogactwem, ze swoją znakomitą strukturą i religijną, jednocześnie wyznaczając jakby nowy sposób określania siebie władzy politycznej, no na nowo zdefiniowała właśnie polskość.
I zdaniem Marii Janion te wszystkie przekazy oralne, ustne, które zostały zapomniane, w cudzysłowie oczywiście, czyli wyparte, zniszczone przez chrześcijaństwo, one jednak w nas ciągle jakoś drzemią, istnieją i nieoczekiwanie dochodzą do głosu. Oczywiście, jako dla historyka okresu romantyzmu, takim momentem, kiedy ta niesamowita słowiańszczyzna doszła do głosu, to był okres romantyzmu, zwłaszcza w twórczości Adama Mickiewicza. Przypomnijmy, że chociażby ten arcydramat polski Dziady, no, jednoznacznie odwołuje się do właśnie tych przedchrześcijańskich wierzeń. Właśnie tego odprawiania jakichś pogańskich obrządków na grobach. No sama wielka improwizacja jest takim wadzeniem się z Bogiem zgoła nie zwyczajnym dla katolicyzmu, który opiera się głównie na posłuszeństwie, na przyznaniu wyroków Bożych jako nieodwołalnych i tak dalej. Więc takich reinterpretacji naszej przeszłości jest w tej książce więcej. No choćby zwrócenie uwagi na to, że przekaz, który nie został zapisany, a więc przekaz ustny, w dużym stopniu określa nasze postrzeganie rzeczywistości. Dla mnie osobiście jest to o tyle ważne, że jedną z moich książek poświęciłem takiemu antropologowi kultury amerykańskiemu jezuicie Walterowi Ongowi, który właśnie ten przekaz ustny uznał za podstawowy, jeśli chodzi o określanie właśnie pewnych tożsamości kulturowych. Zresztą Janion do Onga się odwołuje i do tego, jaką rolę odegrała właśnie łacina, czyli ten język narzucony z zewnątrz w tym stłumieniu tej rodzimej tradycji. To są niezwykle fascynujące tematy, których nie mam czasu tutaj rozwijać, ale dla zainteresowanych polecam, żeby się z tym zapoznać. Druga książka opublikowana w roku 2014 to książka będąca zapisem tak zwanych wykładów żydowskich. Dokładniej tytuł jej brzmi Bohater, spisek, śmierć. To znowu jest taki przekorny sposób odzyskania pewnych wymiarów polskiej kultury, które zostały skrzętnie, w cudzysłowie mówiąc, zapoznane, zapomniane. Właśnie Maria Janion, przypominając o roli Żydów, o roli kultury żydowskiej, chce nam uzmysłowić, że sami kaleczymy swoją przeszłość, swoją kulturę, zapominając o tym, że była tworzona nie tylko przez, w okresie komunistycznym, w PRL-u mówiło się tylko oczywiście o tradycji lewicowej, komunistycznej. W braciach polskich wręcz się doszukiwano prekursorów komunizmu. Więc dzisiaj możemy się z tego śmiać, że to jest takie manipulowanie przeszłością, taka swoista polityka historyczna, ale w tym kontekście dobrze widać, że to, co się dzieje również w przestrzeni publicznej, w edukacji, w mediach, w publikacjach naukowych i historycznych, kiedy redukujemy naszą tożsamość tylko do religii katolickiej, tylko do katolicyzmu. Kiedy najważniejszym Polakiem jest oczywiście Jan Paweł II, najważniejsze dokonania zostały dokonane, że tak powiem, przez właśnie przedstawicieli tego wyznania. I Maria Janion dopomina się o takie odpominanie, czyli właśnie takie przypominanie sobie tego, że wielu
przedstawicieli innych religii czy innych mniejszości etnicznych miały swój wkład, mają swój wkład i przede wszystkim zwraca uwagę na to, jak ten przemocowy charakter uprawianej przez zwycięzców historię, jak bardzo on wypacza obraz przeszłości. Ona przypomina cały szereg oczywiście wybitnych postaci żydowskich, jak chociażby Berka Jankielewicza, no i wielu innych, którzy w dużym stopniu przyczynili się do utrzymania polskości, ale właśnie jako Żydzi, czy analizuje na różne sposoby postać Żyda Jankiela z eposu narodowego Pan Tadeusz. No, moglibyśmy wiele tutaj mówić, ale może na koniec powiem coś, o czym niechętnie się mówi w dyskursie publicznym, mianowicie o polskim antysemityzmie. Myślę, że najlepszy sposób przezwyciężenia tych ciemnych stron naszej przeszłości jest nienegowanie tego, że kultura dominująca często była przemocowa i eliminacyjna wobec innych, ale również dzisiaj, kiedy jesteśmy rzeczywiście społeczeństwem monolitycznym, dokonujemy podobnego gwałtu na przyszłości, eliminując właśnie to, co jest niewygodne, co rzuca cień na naszą niewinność, na naszą mesjańską naturę, to znaczy na nasze wyjątkowe miejsce w historii. Maria Janion w ostatnim takim dramatycznym liście skierowanym do uczestniczek Kongresu Kobiet w 2016 roku powiedziała, że nienawidzi mesjanizmu, właśnie dlatego, że on pozbawia podmiotowości społeczeństwa. Społeczeństwo, które nie potrafi krytycznie się zmierzyć z własną przeszłością, często jest po prostu bezradny wobec wyzwań, jakie niesie współczesność ze sobą. Maria Janion, wielka humanistka, zachęca nas do tego, żeby wziąć w ręce odpowiedzialność nie tylko za to, co się teraz dzieje, ale również za to, co było w naszej przeszłości.